Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, do wyborów jeszcze daleko, ale mnożą się scenariusze co do przyszłości rozmaitych partii, w tym partii rządzącej. I właśnie partii rządzącej będzie dotyczyło nasze pytanie w tej odsłonie. Czy Prawo i Sprawiedliwość czekają zmiany? A razem z Państwem, razem ze mną jest pan poseł Bartłomiej Wróblewski, właśnie z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie pośle, to czego należy oczekiwać po tej ofensywie PiS, po tych rozmaitych posiedzeniach na forum klubu Prawa i Sprawiedliwości? Czy teraz ta ofensywa oznacza, że będą nas czekać jeszcze kolejne zmiany w Prawie i Sprawiedliwości, być może zmiany dotyczące najwyższych funkcji? Przede wszystkim te zmiany mają charakter regionalny, to znaczy będzie nowy podział terytorialny w Prawie i Sprawiedliwości. W miejsce 41 okręgów będzie ich 94. Skąd te liczby? 41 okręgów to są okręgi w wyborach do Sejmu, natomiast 94 okręgi odpowiadają okręgom do Senatu, z wyjątkiem miast, gdzie są 2, 3, 4 miejsca w Senacie i tam pozostaje jeden okręg. Także będzie więcej osób, które będą odpowiedzialne za pracę w terenie na poszczególnych okręgach. I druga zmiana z tym związana dotyczy tego, że te funkcje pełnomocników okręgowych, szefów Prawa i Sprawiedliwości w okręgach nie będą pełnić już ministrowie ani wiceministrowie. No i to w pewnym sensie jest taka oczywista konieczność, jeśli chce się, żeby ta praca w terenie była pracą efektywną. Trudno przez 4 czy 5 dni pracować w Warszawie czy za granicą nawet, a jednocześnie pełnić takie obowiązki w terenie. No, siłą rzeczy na te sprawy byłoby dużo mniej czasu, więc ta reforma ma taki cel. Z jednej strony, by więcej osób było zaangażowanych, odpowiadało za pracę Prawa i Sprawiedliwości na terenie całego kraju, a z drugiej strony, żeby rozdzielić obowiązki w parlamencie, obowiązki w szczególności w rządzie, od obowiązków w terenie. Panie pośle, skoro mówimy o obowiązkach w rządzie, to może teraz przytoczymy wypowiedź samego prezesa PiS, który mówił o zakończeniu swojej misji właśnie w rządzie. Co powiedział Jarosław Kaczyński? Pan minister Błaszczak z całą pewnością zastąpi mnie znakomicie i sądzę też, chociaż to nie jest jeszcze ten moment, w którym mogę to publicznie ogłaszać, że zastąpi mnie pod każdym względem, także jeżeli chodzi o wszystkie funkcje. Zastąpi mnie pod każdym względem, jeżeli chodzi o wszystkie funkcje, ale jak zastrzegł Jarosław Kaczyński, za wcześnie jeszcze, żeby o tym mówić. Panie pośle, co oznacza ta wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości? Czyżby Mariusz Błaszczak miał być nie tylko wicepremierem nadzorującym resorty siłowe, ministrem obrony narodowej, ale kroiła się jeszcze jedna odpowiedzialna funkcja dla niego, może nie tylko w rządzie? O to trzeba pytać bezpośrednio prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie chciałbym na ten temat spekulować, nie wiem. No, Mariusz Błaszczak jest wicepremierem, jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, należy do ścisłego kierownictwa partii i to należy do tego kierownictwa od wielu lat. Jest jednym z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast co prezes miał na myśli w tych słowach, o to trzeba pytać właśnie samego prezesa. No z pewnością Jarosław Kaczyński udzieliłby nam tutaj najbardziej rzetelnej, najpełniejszej odpowiedzi, ponieważ to on jest autorem tych słów, ale panie pośle, czy pojawiają się takie głosy, pytania o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości? No wiadomo, że wszystko ma swój kres, wszystko ma swój początek i koniec i na pewno Prawo i Sprawiedliwość też pewne plany na przyszłość snuje i pewnie też jakaś sztafeta co do funkcji musi nastąpić. Czy takie kwestie w ogóle są już poruszane w partii? I czy taka dyskusja się odbywa? Kolejny kongres Prawa i Sprawiedliwości, który będzie wybierał szefa, będzie dopiero w 2025 roku. 3 lata to bardzo dużo w polityce. Czekają nas wybory parlamentarne, europejskie, samorządowe. W 2025 roku też wybory
prezydenckie, więc wydaje mi się, że spekulacje nie są potrzebne. W obozie w Prawie i Sprawiedliwości, a szerzej w obozie niepodległościowym istnieje świadomość, że każda zmiana Jarosława Kaczyńskiego na jakiegoś innego polityka wiąże się z olbrzymim ryzykiem, dlatego że Jarosław Kaczyński ten obóz stworzył, ma olbrzymi autorytet i z punktu widzenia naszego obozu najlepszym rozwiązaniem jest to, by prezes był prezesem tak długo, jak to jest możliwe. Oczywiście to jest jasne, taka jest naturalna kolej rzeczy, kiedyś do takiej zmiany dojdzie, ale myślę, że nikt, no właściwie literalnie można powiedzieć bez przesady, że nie słyszałem, by ktoś oczekiwał zmiany, jeśli chodzi o funkcję prezesa. Skoro mówimy o funkcjach w rządzie, skoro mówimy o tych roszadach personalnych, jakie już zaistniały, to może teraz z kolei przywołamy wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy właśnie na temat roli ministra Mariusza Błaszczaka, premiera Mariusza Błaszczaka. Prosimy. Bardzo dziękuję, panie premierze, za ten wybór. Mogę śmiało powiedzieć, że pod tą propozycją podpisywałem się od samego początku dwoma rękami. Mało jest dzisiaj w łonie Zjednoczonej Prawicy osób o takim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa jak pan minister Mariusz Błaszczak, który nie tylko od lat prowadzi sprawy polskiej obronności w sensie militarnym jako minister obrony narodowej, ale ma także wcześniejsze doświadczenie na urzędzie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Śmiało więc można powiedzieć, że kwestia bezpieczeństwa państwa i w tym znaczeniu wewnętrznym i w tym znaczeniu wewnętrznym w jakimś sensie jest jego specjalnością. Mocny głos poparcia, głos można powiedzieć poparcia i wsparcia ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Panie pośle, może zostawmy na razie w spokoju premiera Błaszczaka. Chciałbym jeszcze zapytać o przejście Jarosława Kaczyńskiego z ław rządowych już na stałe do ław sejmowych, gdzie tak de facto cały czas Jarosław Kaczyński się pojawiał. Jakie to może mieć znaczenie dla partii, rezygnacja Jarosława Kaczyńskiego z zasiadania właśnie w ławach rządowych na rzecz większej aktywizacji na forum partyjnym? Widzimy, że trwa już objazd kolejnych miejscowości właśnie z udziałem prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jakie to będzie miało przełożenie? Czy czuć już tę różnicę jakościową między czasem, kiedy Jarosław Kaczyński musiał dzielić te obowiązki partyjne z obowiązkami rządowymi, a obecnym okresem, kiedy Jarosław Kaczyński skupia się już tylko i wyłącznie na sprawach partyjnych? Ja myślę, że tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Jarosław Kaczyński deklarował, że wchodzi do rządu ze względu na sprawy związane z obronnością, przyjęcie ustawy o obronie ojczyzny, i to się stało. I dlatego rząd mógł opuścić i zająć się tą sprawą, która dla każdej formacji jest najważniejsza, czyli przygotowaniem partii do kolejnych wyborów, dlatego że od wyniku tych wyborów zależy to, czy zmiany w Polsce będą kontynuowane, czy te dobre rzeczy, które udało się zrobić w sferze społecznej, w sferze też bezpieczeństwa państwa, w sferze gospodarczej, czy to wszystko zostanie utrzymane, czy zostanie cofnięte. Nam zależy po pierwsze na utrzymaniu, po drugie na kontynuacji tych spraw, które zaczęliśmy, które nie zostały skończone, no i kontynuacji tych najważniejszych spraw, w szczególności teraz, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Wydaje się, że tylko Prawo i Sprawiedliwość, tylko nasz obóz, obóz niepodległościowy, jest w stanie sprostać tym wszystkim wyzwaniom. Dlatego Jarosław Kaczyński będzie się w kolejnych miesiącach i w kolejnym roku zajmował właśnie tym przygotowaniem Zjednoczonej Prawicy do wyborów, tak aby zmaksymalizować szansę na wygraną tych wyborów. Już większą aktywność prezesa Prawa i Sprawiedliwości mamy okazję oglądać i może teraz właśnie poprosimy o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z jednego właśnie z takich spotkań. Prosimy. Demokracja naprawdę funkcjonuje wtedy, jeżeli ci, którzy w trakcie kampanii wyborczej coś zapowiadają, następnie to realizują. A jeżeli zapowiadają i nie realizują, to wtedy demokracja jest fikcją. Wtedy jest po prostu manipulacją, oszukiwaniem społeczeństwa.
Wtedy zamiast demokracji mamy manipulację. Bo manipulacja to jest wprowadzanie ludzi w błąd. Mówienie im, że coś jest dla jakiegoś celu, a tak naprawdę cel jest zupełnie inny. Stanowcze słowa Jarosława Kaczyńskiego na temat wypełniania obietnic wyborczych, które były deklarowane przed wyborcami. Bardzo stanowcze słowa. Panie pośle, no na pewno zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, politycy Prawa i Sprawiedliwości będą mówić, że wiele udało się zrealizować. Pewnie na pierwszym planie będzie między innymi sprawa programu 500+, ale z drugiej strony nie możemy ignorować takich faktów jak problemy z inflacją, jak fakt, że w naszych portfelach ubywa tych pieniędzy z racji coraz droższych produktów, nie tylko żywnościowych. I jak to wytłumaczyć Polakom? Miało się żyć lepiej, a jest z dnia na dzień coraz gorzej i to widać gołym okiem. Siłą Prawa i Sprawiedliwości jest to, że dotrzymujemy obietnic. Pan mówił o tych obietnicach społecznych, to przecież nie tylko 500+, ale też program Czysta Plus, rodzinny kapitał. Mieszkanie dla młodych, może nie pod tą nazwą, ale Mieszkanie Plus. I co z tym właśnie programem, panie pośle? Podwyższenie najniższych emerytur, najniższych pensji, podwyższenie średniej, podwyższenie najniższej pensji w przyszłym roku już do prawie 3500 zł. Także dotrzymywanie obietnic jest silną stroną Prawa i Sprawiedliwości, ale przecież to nie dotyczyło tylko sfery socjalnej, ale też kwestii na przykład bezpieczeństwa, stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej, zwiększenie nakładów na wojsko, na obronność, zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. W większości obszarów te rzeczy, które obiecaliśmy, zostały zrealizowane albo w dużej części zostały zrealizowane. Są oczywiście takie rzeczy, które udało się zrobić tylko w części i w tych obszarach, na przykład jeśli chodzi o sprawy mieszkań, będą kolejne programy, kolejne działania, a właściwie one się już toczą w ramach Polskiego Ładu, bo przecież mieszkanie bez wkładu własnego, zwracanie rodzinom do 160 tysięcy złotych nakładów na mieszkanie, więc te programy są i będą i od tego roku są realizowane. Są oczywiście także wyzwania, które pojawiają się przed każdą władzą, które są nieoczekiwane. Takim wyzwaniem była pandemia, takim wyzwaniem jest wojna na Ukrainie, takim wyzwaniem jest też inflacja, która jest konsekwencją dwóch pierwszych. Ja myślę, że społeczeństwo jest w stanie rozróżnić z jednej strony wiarygodność, a z drugiej strony radzenie sobie z problemami, które się pojawiają, które nie są zawinione. Jeśli chodzi o pandemię, myślę, że możemy powiedzieć, że mimo wielu trudności, mimo wielu też trudnych decyzji, Polska jako państwo przeszła przez pandemię. Mamy najwyższy wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej w okresie od początku pandemii. Mamy bardzo niskie bezrobocie. Inflacja jest wysoka i jest wysoka w całej Europie Środkowej, a jest obecna i też wyższa niż kiedykolwiek od kilkudziesięcioleci w całej reszcie Europy, w Stanach Zjednoczonych. Ja mam nadzieję, że my z tymi wyzwaniami sobie gospodarczymi poradzimy, że sytuacja gospodarcza, inflacja będzie niższa, sytuacja gospodarcza będzie jeszcze lepsza, natomiast inflacja będzie jeszcze niższa w przyszłym roku. Niezależnie od tego przedstawimy program społeczny, gospodarczy na kolejne lata i Polacy powierzą nam odpowiedzialność za rządzenie Polską, no, biorąc w szczególności pod uwagę te wyzwania geopolityczne, które są przed nami. Jak wiemy, sytuacja jest bardzo dynamiczna i będziemy ją obserwować. Pan poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, był państwa i moim gościem. Serdecznie dziękuję, panie pośle. Życzę dobrego dnia. Dziękuję również państwu. Już bardzo teraz zapraszam dobrego dnia. Dziękujemy na kolejną odsłonę naszego spotkania. Zostańcie z nami.